To był mały piorun, jego było wszędzie pełno. On nie usiedział na miejscu. Był tak mały człowiek, ciekawy świata, taki odważny. Wszędzie było go pełno, wszędzie. Był bardzo słaby. Słaby. Blady, był biały jak ściana. I cały czas właśnie mówił ała, ała, ała. Ponad godzinę minęło czasu od naszego przyjścia do szpitala. Zszedł pan doktor. Usiadł ze stołem, odpalił komputer, mówi do mnie numerek. Położyłam numerek, skierowanie, dałam mu skierowanie. Proszę rozebrać dziecko. Rozebrałam Filipka, trzymam go na kolanach. Osłuchał go tylko. Mówi, że to co, państwo tu z czym do mnie w ogóle przyjechali? Z problemem z płucami? Ja mówię, że Filip ma hemofilię, że ma usunięty górny lewy płat płuca, że często nam choruje, że dzisiaj w nocy miał gorączkę i że skarży się od nocy na bóle brzucha. A on mówi tak. Proszę panią, jak dziecko kupy nie robi, to brzuchko boli. O 12.30 zebrała się komisja i o 12.45. Stwierdzono śmierć mózgu i zgon dziecka. Przyszła do nas pani doktor i powiedziała, że musi go odłączyć. Powiedziałam, że chcemy go trzymać na rękach. Więc go rozintubowano, dano mi go na ręce. I odłączyli tlen, więc tam, jak już odłączyli tlen, no to serduszko jeszcze parę razy pobiło. No się umarł. Wtedy zobaczyliśmy, jaki on jest duży, nie? No tak, tak. Dlaczego tak ciężko chory chłopiec z takim obciążeniem nie został przyjęty? No odciąż ten wniosek, że to nie jest... Zadaję pytanie, panie dyrektorze. A co pan może widzieć, czy to nasza odpowiedź jest dobra, czy zła? Pani wie, że jest to ciężkie. Skąd pani to wie? Z relacji rodziców i z dokumentacji medycznej. Z relacji rodziców. Którzy poczuli się zignorowani przez pana na tej wizycie, niewysłuchani, a stan zdrowia ich dziecka ich zdaniem został zbagatelizowany. I dlatego 8 godzin po wyjściu z tego szpitala ten chłopczyk w stanie krytycznym trafił do innego szpitala. Dlaczego ten chłopiec nie został przyjęty na oddział? To nie jest fakt. O tym w ogóle nie będziemy rozmawiać, bo to jest do rozstrzygnięcia przez sąd. Jeżeli ten chłopczyk był tak mocno obciążony, rodzice przychodzą do szpitala, by uzyskać pomoc. Był obciążony. Co pani wie o tym? Miał hemofilię. Każde jaki związek hemofilia ma z jego chorobą? Czy mogę dokończyć? Czy również rozmawiał pan też tak z rodzicami, nie dając im dokończyć? To jest to słowo niedorzeczne. Nie ma pani kwalifikacji, żeby zabierać w ogóle głos. Nie wie pani, jak było, wie pani. Od tego są specjaliści. Dlaczego ten chłopiec nie został przyjęty na oddział? A dlaczego miał być przyjęty? Pytam doktora, specjalisty. Proszę bardzo. Nie było takiej potrzeby. A skierowanie od lekarza z przychodni, tam lekarz miał wątpliwości co do stanu zdrowia. Proszę dać. Jeszcze dokończyć. Rodzice mieli bardzo dużo wątpliwości co do stanu zdrowia swojego syna. Dlatego pytam, dlaczego w tym przypadku nie wykazał się pan taką czujnością większą, wrażliwością przy tego typu pacjentów? Nie wykazałem się czujnością i wrażliwością, nie pani.